Kochani, druga połowa meczu, zaczynamy 6-0 na Mistrzostwach Bolesławca. Drugi nasz mecz, kochani, na razie Ola niepokonana. Wygląda na to, kochani, że jesteśmy niezagrożeni w drodze po Mistrzostwo Szkoły. Siema, cześć, dziewczynki uśmiechnięte. I Tusia, Roxana. Jest, kochani, Ola na bramce. No, nie znamy wszystkich dziewczynek, kochani, dlatego że część z nich trenuje w klubach, część nie, natomiast mimo wszystko prezentują cudowny, piękny futbol. Te, co trenują, nie trenują też, kochani, wspaniałą wolę walki, wspaniałe takie cechy wolicjonalne, uwielbiam dziewczęcą piłkę nożną. Natomiast jeszcze w wydaniu szczególnie tym dziecięcym. Zobaczcie, mamy odbiór i... To jest, kochani, tak, faul, kochani, to jest troszkę takie ambicjonalne wejście, natomiast na szczęście nic się nie stało. Kochani, rocznik 2005 i Carmen, uwaga, jak troszkę zabrakło. Kochani, szkoła numer 4 to szkoła, w której naprawdę też siatkówka bardzo mocno funkcjonuje, kochani. Te dziewczynki mają niesamowite sukcesy, jeżdżą na strefę. Natomiast no, nie da się być wszechstronnie w każdej dziedzinie. Piłka nożna jednak jest tutaj przy naszej szkole. Tu jest sporo trenujących dziewczynek, także słuchajcie, myślę, że dziewczynki z powodzeniem mogą w przyszłym roku zaatakować Puchar Tybarka. I myślę, że tak zrobimy, że Nosia wystartuje z dziewczęcą drużyną, kochani, Tybarka. Także no... No fajnie, fajnie, fajnych rumieńców to zaczyna nabierać. Nasia w tych zawodach naprawdę pokazała się z wspaniałej strony. Mieliśmy naprawdę cudowną piłę. Przypominam, że cała Polska teraz gra Mistrzostwa Polski. Gracie w swoich szkołach. Wiem, że czasami się złościcie, macie troszkę słabsze drużyny, no ale nauczyciele zestawiają z potencjału, który mają w swoich szkołach. Na pewno macie dużo trudniejsze zadanie jak szkoły przyklubowe, jak szkoły, gdzie są całe drużyny, które chodzą do szkoły, trenują razem. No, wiemy, że tak to wygląda. Często już tam od strefy wojewódzkiej no właśnie są kłopoty, kochani, żeby coś więcej ugrać, ale do strefy bawią się wszyscy, kochani. To troszkę tak jak z Pucharem Polski. Do tej fazy tutaj takiej lokalnej startują wszyscy, no ale dalej już tylko te kluby, które... Cześć Karineczko, dawaj piątkę jeszcze raz. Słuchaj, z 6-0 chyba wygrywają, tak sobie myślę, wiesz? Tak, z czwórką, no a czwórka kawał bandy, nie? Troszkę się teraz uspokoiło, natomiast powiem Ci, że piękny mecz. Bardzo fajnie Naśka pograła w zawodach z Zitą, tam takie piły miksowały piękne i klepa była, wszystko było. Także naprawdę super. Przypominam, że Karinka w zeszłym roku z nami w drużynie szkolnej. Tęsknisz trochę? No tak, ale czas ucieka, kochani. Karinka już w tej chwili jest w 7 klasie, a to jest do klas 6. włącznie, czyli do rocznika 2005, natomiast my z 2005. A powiedz mi, Ola jest 2.5 czy 2.6? Ona jest z Gutkiem w klasie, ale chyba 2.5, ona strasznie wyskoczyła do góry, nie? 2.5 jest, tak. Czyli nasza Ola w bramce to jest 2.5, kochani, natomiast no... Też już nie będzie mogła, no. Dokładnie. Natomiast no, Nasia jeszcze w szkołach podstawowych będzie, kochani, 2 lata. Uwaga. I to może być gol, kochani, zobaczcie. Aj, widziutko, niedużo brakło. Uwaga. Staje się, że 6-0, Kalinko, wiesz, natomiast bardzo przyjemnie się tą piłę ogląda. Strefa w tym roku będzie u nas, prawda? Bo myśmy wygrali strefę w zeszłym roku w Nowogrodzcu, prawda? Dopiero polegliśmy gdzie? W Kamiennej Górze, nie? I to niewiele brakło, nie? Jedną bramkę chyba nam brakło, patrzcie. A koleżanka próbowała z pierwszej piły, no. Brawo za odwagę, był czas przyjąć, natomiast dziewczynki się uśmiechają i tak do tego trzeba podchodzić. Naprawdę wspaniale się bawią, a ja przy nich i myślę wy przy mnie, oglądając to wszystko. Zawody puszczamy jakby awansem i pamiętajcie, że zostało raptem kilka miejsc na obu. Tak, dzisiaj rozmawiałem z trenerem Krystianem, kochani. Osób deklarowanych już jest tyle, ile ma być. Natomiast nie ma jeszcze wpłat, dlatego kto pierwszy wpłaca, ten na pewno jedzie. Także w tej chwili, kochani,
tej chwili zadbajcie o to, żeby poza deklaracją zrobić jeszcze wpłatę, dlatego że my tam mamy tylko 50 miejsc, kochani, nie 51, nie 53, tylko 50 miejsc, z czego ja i Szabełki to już jest ile? 5, tak? Także, kochani, zapraszamy. Regiosport, obóz pod Bełchatowem 11 sierpnia. Jeżeli jeszcze macie ochotę z nami pojechać, się pobawić. Siema Nadinko, jak ci się bawi, myszo? Powiem ci, że cudownie grałaś, dawaj piątki, piękne bramki. Ja wiem, bo popracowałaś bardzo mocno, wiesz, naprawdę. Tak, słucham. No. No to wiesz, rób. No, pięć. No to dobra, no. No. Tak, tak. Pytaj to z tym łożyskiem. Kochani, przypominam, że jestem w pracy i co jakiś czas muszę odbierać telefony, dlatego że tak naprawdę, kochani, dbamy o płynność finansową. Idzie teraz Nasia na boisko się troszkę pobawić. Ma 6 minut, czyli połowę meczu. Natomiast ona popracowała dużo, jak słyszeliście przed chwilką, mój smerfik mówi, że zmęczony, ale strzeliła tych bramek karni sporo, no tak. Z lewej, nawet chyba z prawej coś weszło, bezpośrednio z rogu wkręciła znowu. Tu się drugi raz jej coś takiego udało trafić. Uwaga, to bramkarz troszeczkę jej pomógł, tak? Patrzcie, cyk. Jeszcze przeklepane, brawo! Ale klepią, super, brawo dziewczynki, super! To jest niesamowita, kochani, inteligencja piłkarska u tych dziewczynek. One muszą grać razem, naprawdę. To jest coś niesamowitego. Może się uda poza tym barkiem, może ktoś, kochani, zdecyduje się na prowadzenie żeńskiej drużyny. Może chociaż, kochani, raz w tygodniu zrobić zajęcia dla dziewczynek, a mogą trenować w swoich klubach z chłopakami. Może ktoś podłapie taki temat, oglądając te zawody. Bylibyśmy na pewno bardzo, bardzo szczęśliwi, dlatego że one się świetnie ze sobą czują. Piłka ta dziewczęca jest naprawdę taka fajna, taka empatyczna. No ciężko mówić, że jest wrażliwa, bo wrażliwe są zachowania, kochani. Gdzieś tam dziewczynka upada, druga jej pomaga, zatrzymują akcję. Czasami nawet sędzia nie jest do tego potrzebny, żeby przerwać mecz. I to się właśnie u dziewczynek, kochani, zdarza. Natomiast jaki mamy wynik, nie wiem, ale sporo mamy. Wiem, że na pewno do zera nikomu się nie udało pokonać Oli. I to może być problem, kochani, dlatego że Ola prędzej trenowała w PKS-ie. Zdaje się, że w tej chwili nie trenuje piłki, ale trenuje inne sporty, także jest wszechstronnie, kochani, motorycznie fajna. Zobaczcie, jak się tam zabawiła z koleżanką, ale, no, nie, wyrównujemy. Patrzcie, świetnie. Brawo. Mój smerfik, kochani, 2-8. Oj, zaczepiła ją. I patrzcie, od razu rączki się podają, do góry podnoszą. Kocham was, dziewczyny. Naprawdę, dziewczęca piła nożna jest wspaniała. Uwaga, patrzcie, Roxy już wypatruje. Rosz. Aj, szkoda, że Nasia nie przed zawodniczką czekała, ale ma piłę. I co? Aj, za długo, Nasiu. Szybciej troszkę trzeba się do tego strzału zdecydować. Dziewczynki są starsze 2 lata, są silniejsze, mają dłuższy krok, dłuższą nóżkę. Także no, była szansa. Patrz jeszcze raz i powtórka teraz, tak? Patrzcie. Nie, teraz będzie chyba bramka. Tak, dokładnie. Pokryły Nadię, wykorzystała to Itka, strzelając kolejną bramkę. Tych bramek już naprawdę jest sporo, a ile, nie umiem wam powiedzieć. Nie wiem, ile Kalinka. Będziemy oglądać, będziemy patrzeć. Natomiast to już jest ostatni mecz dzisiaj, kochani, na tych zawodach. Będę z wami za kilka dni ponownie na strefie tutaj u nas. Kiedy będzie pogoda, będziemy na Orliku. Kiedy pogody nie będzie, kochani, będziemy piękna piła, ślicznie. Brawo. Brawo, brawo. Super, brawo. Uwaga. Pięknie. Będzie dośrodkowanie. Mamy, kochani, rożny. Mamy też dzwonek, kochani, dlatego że
mamy też dzwonek, dlatego że jesteśmy w szkole na zajęciach szkolnych, kochani. I to są zajęcia w normalnym dniu szkolnym, czyli turniej w szkole. Druga połowa. Świetna piłka, kochani. Zobaczcie. Patrzcie, ale znowu piękna akcja. Aj! Troszkę za plecy ta piłka. Już na stojąco, kochani, jedne już nie mają, tak, jedne już nie mają siły, drugie z kolei ochoty tak do walki, kochani, także to już jest końcówka, jedne i drugie czują, że już jest mecz rozstrzygnięty, także już w tej chwili Nasia dzisiaj miała mieć trening indywidualny, ale chyba odpuścimy jej ten trening, dlatego że jest zmęczona, położyła naprawdę dużo siły, pracowała tutaj ze starszymi koleżankami, sporo minut nazbierała w meczu, także super. To jeszcze jedna bramka, nie, niewiele brakło. Natomiast myślę, że za chwileczkę, kochani, zakończy się ten meczyk. Ja będę się szybko z wami żegnał, dlatego że lecę do pracy, lecę, kochani, do firmy. Tam mamcia została sama, także musimy jej na posterunku pomóc. Patrzcie, z pierwszej piły pięknie, brawo Nasiu. One nie muszą się widzieć, one się tam czują ze sobą, dziewczynki, patrzcie. I to już jest wszystko, kochani, na stojąco. Myślę, że to końcowe fragmenty, może będzie brama honorowa, ale nie dają dziewczynki, kochani, nie. Mamy rzut rożny. No, dziewczyny teraz idą po swoją honorową bramkę. Carmen, dawaj po honorową, leć szybko, honorowa brama. Już nic nie zmieni, leć, strzelaj. Aj! Szkoda, kochani, minęła się z piłką Carmen, mogło się to zakończyć, kochani, bramką, natomiast no, machnięta rączka troszkę, oby tam się nic nie działo, Carmenku, trzymamy kciuki. Uwaga, czy jeszcze, kochani, zobaczymy gole? Patrzcie. Koniec meczu, kochani, wysoko wygrywamy, ile nie wiem, ale naprawdę wysoko, gratulacje jeszcze raz dziewczynki, gratulujemy serdecznie jednym i drugim, gratulacje, kochani, dla wspaniałej czwórki, zobaczcie, one się przytulają, to psiapsiółki, jak to one mówią, na tym to polega, jeszcze raz dziękujemy, do zobaczenia. Kochani, jeszcze moment dekoracji. Mamy w tej chwili, kochani, moment dekoracji. Jeszcze króciutko to dla was nagrywamy. Jeszcze raz Nasiunia zbiera gratulacje od Karinki, koleżanki z FC Yellow. W zeszłym roku grały razem, natomiast no, w tej chwili, kochani, czas ucieka do przodu. Także jeszcze raz gratulujemy serdecznie szkole podstawowej numer 2. Czekajcie, zrobimy troszkę zdjęć. Kilka pamiątkowych ujęć, tu jest ekipa numer 2, 4, przepraszam, miejsce drugie. Teraz mamy, słuchajcie. Proszę kapitana. Tam, do pana. Gratuluję. O, hej, tu stańcie w bramce. Kochani, tak, super, gratulujemy serdecznie. Ale potencjał, ale potencjał. Ale potencjał. Pani Moniczko, stajemy. Ale ej, dziewczyny, ale tam się bardziej do bramki. Bardziej do bramki, za kwasy, Boże. Ale wszystkie, żebyście w bramce były. Dobrze, panie. Kochani, teraz jest 5 minut dla fotopres, także ja się wyłączam. Jeszcze raz gratulacje serdeczne. Dziękujemy.